Tak mogły wyglądać monety 1 zł drugiej RP. Druga Rzeczpospolita wprowadziła początkowo srebrne monety 1 zł ze żniwiarką. Po jakimś czasie pojawił się pomysł, żeby zastąpić je tańszymi w produkcji monetami z niklu. W 1928 roku Józef Aumiller przygotował monety próbne. Pierwsza z nich przedstawia wieniec z liści dębu. Na drugiej monecie wybito wieniec z kłosów, zboża i kwiatów. Trzecia ukazuje przewiązany wieniec z kwiatów. Wieniec jest płaski, z wyrytymi kształtami roślin, nawiązującymi do sztuki ludowej. Czwarta moneta jest modyfikacją poprzedniej. Gałązki wieńca nie są związane, a wzór nie jest płaski, lecz bardziej plastyczny. Tę czwartą monetę wybito również rok później, jako próbę. Wzory monet nie zostały przyjęte. Rozpisano konkurs, w którym wygrał projekt Mieczysława Kotarbińskiego z roślinno-geometrycznymi ornamentami w stylu Art Deco. Awersy monet zawierały oficjalne godło. Niewiele się od siebie różniły. Na próbie z 1929 roku wykorzystano projekt Kotarbińskiego, podobny do tego na złotówce, która weszła do obiegu. Była jeszcze jedna próba wprowadzenia mniejszych srebrnych monet jednozłotowych. Przygotowano monetę z Polonią. Jej wizerunek jest dobrze znany. Ciekawe może być tylko zobaczenie nominału 1 zł w miejsce 2, 5 lub 10 zł. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, na przykład o tym, jak mogły wyglądać monety 1 zł PRL, czy o tym, jak inaczej mogła wyglądać 10-złotówka z Józefem Piłsudskim i Orłem Strzeleckim.